Twoja akcja tak. Think Pink od 3 lat, o ile się nie mylę, wspólnie z Fundacją Onko Cafe, jakby jest przez ciebie promowana. No właśnie, ale czemu ty się zajęłaś tematem raka piersi? Wiesz co, bo ja zajmuję się profilaktyką w ogóle. Takie hasło jak zapobiegaj zamiast leczyć, to jest moje hasło od samego początku prowadzenia moich działań. I wokół tego hasła buduję każdy jeden projekt. Chociażby projekt Kobieca Odnowa, który ruszył 4 tygodnie temu. Projekt, który jest darmowy, jest dostępny absolutnie dla wszystkich, jest dedykowana do tego strona. Projekt 212 trwa 12 tygodni, każdy tydzień to jest inny rytuał. Budujemy rutynę poranną i wieczorną w oparciu o dobroczynne rytuały. I tutaj zaprosiłam do współpracy wybitnych naukowców, profesorów nauk medycznych, doktorów nauk medycznych, którzy codziennie edukują w krótkich artykułach moich odbiorców. Te artykuły są znowu dostępne za darmo na stronie. Więc kwestia zdrowia, profilaktyki to jest coś, co chcę robić i coś, co będę robić, bo edukacja w naszym kraju trochę leży pod tym względem. Też wiesz, jak wchodzisz w wujka Google i próbujesz coś odszukać, no to tam znajdziesz potwierdzenie każdej swojej tezy praktycznie. Oczywiście. Więc ten junk food informacyjny jest tak potężny, że kobiety szukając bardzo często odpowiedzi na jakieś problemy swoje zdrowotne, jakieś sygnały niepokojące, wyczytują różne bzdury i wiesz, i tutaj zagłębiają się w to, pojawia się stres, zamyka się koło, boję się, nie chcę wiedzieć, lepiej nie wiedzieć i tak dalej. Więc bardzo często spotykam się z takimi reakcjami, o Jezu, znalazłam, że to może być to, to ja już w ogóle nie chcę w ogóle na to patrzeć i tak dalej, i tak dalej. Więc wsparcie z mojej strony we współpracy z doktorami, ekspertami, profesorami jest o tyle dobre, że mam ekspertów wyselekcjonowanych, ludzi, z którymi pracuję na co dzień, którym ufam i jest to wspaniała wartość dodana do pracy, którą wykonuję na co dzień. Także taka misja pomagania, misja, wiesz, edukowania, promowania zdrowego stylu życia. No bo jak niezdrowo, to jak? A ty sama jak często się badasz? Wiesz co, badam się raz w miesiącu i to jest taki standard, przeprowadzam samo badanie piersi i taki filmik wrzuciłam u siebie na swoim Instagramie, jest podpięty na samej górze, więc można przejść ze mną to samo badanie piersi i zrobić z tego nawyk. Ja teraz rozmawiałam z taką fajną dziewczyną, która zajmuje się masażem twarzy, głowy, masażem, takim automasażem ciała, szczotkowaniem i też masażem piersi. Na przykład twoje... Nie wiem, czy mogę nazwać obserwatorki, fanki, nie wiem, jak ty nazywasz, twoja społeczność. Moje podopieczne. Twoje podopieczne. Moje wirtualne podopieczne. Dokładnie. Czy masz taki odzew, że one piszą do ciebie na przykład wiadomości, Ewa, dzięki, że mówisz na przykład o profilaktyce, ja dzięki tobie poszłam na badania na przykład, albo zmotywowałam kogoś, żeby poszedł na badania. Wiesz co, te wiadomości idą dużo dalej i one są z jednej strony przejmujące, z drugiej strony wielkie szczęście, że mam taki zasięg i dobrze go wykorzystuję, tak? Bo ja wychodzę z założenia, że dzisiaj każda jedna osoba, która ma najmniejszy nawet zasięg w sieci, ma moc. Gdybyśmy wszyscy powiedzieli o konkretnym temacie, który na tę chwilę jest ważny, to dowiedziałaby się o nim cała Polska. Tak jak rozmawiałam z mediami, tak jak prosiłam, żeby te ważne tematy też poruszać, bo one są zrzucane na ostatni plan z racji tego, że się nie klikają. I klikalność tej dzisiejszej, słuchajcie, komunikacji, skandalu, kontrowersji, golizny. Ja sama epatuję golizną, bo wiem, że wtedy przykuję uwagę. A pod spodem już jest edukacja. Więc no, muszę mieć jakiś haczyk, bo gdybym była grzecznie ubrana i zapięta po sam guzik, pod samą szyję, no to byłabym przeskrolowana jak wszystkie inne profile, które są edukacyjne, bo ja mam mnóstwo znajomych profesorów medycyny, lekarzy medycyny, którzy prowadzą swoje profile i bardzo często są po prostu przelatywane takie rzeczy, które czasem ratują nam życie, więc wiadomości, jakie dostaję od dziewczyn, to od wiadomości... Wspaniale, że o tym mówisz, bo dzięki tej akcji poszłam pierwszy raz na badania. Pierwszy raz na badania i pisze to na przykład osoba, która ma 30 lat plus. Bardzo często spotkałam się z reakcjami, ale ja byłam u ginekologa pierwszy raz, jak byłam w ciąży. Dla mnie to jest totalna abstrakcja. Wiadomości takie jak dzięki tej kampanii wpisałam okresowe badania u lekarza już w kalendarz regularnie parę lat do przodu. I uwaga, wiadomości, ta kampania uratowała mi życie. No to tutaj, to ja jestem cała w gęsiej skórze już. Tak, ja więc to są takie historie, które dają mi poczucie, że wszystko to, co robię, każda jedna właśnie kampania, akcja prospołeczna, prozdrowotna, edukacyjna jest szalenie potrzebna, ma sens i ludzie faktycznie z tego korzystają. Jeżeli wiem, że mogę uratować jedno życie, to ja już zrobiłam coś, co szalenie mnie satysfakcjonuje i wiem, że jest podawane dalej. Osoby, które piszą, poszłam pierwszy raz, zbadałam się, dzięki tej akcji została
wykryta jakaś zmiana, która jest we wczesnym stadium i jest wyleczalna. Zatem, no słuchajcie, piękna wiadomość, przejmująca bardzo, tak? Bo gdzie ta osoba była przez ten cały czas? A z drugiej strony wielkie szczęście, że żyje. Że żyje. Że się udało dotrzeć. Tak.